Praktycznie wszystkie badania przeprowadzone na temat atrakcyjności pokazują, że kobiety są zainteresowane mężczyznami, którzy mają wyższy status społeczny i po prostu mają większe zasoby, czyli więcej pieniędzy. Natomiast nie działa to w drugą stronę. Jeśli kobieta jest zamożna, to nie ma to zbyt dużego wpływu na jej atrakcyjność. I dlatego nie ma się co dziwić, że niektórzy bogaci mężczyźni mogą się zastanawiać, czy przypadkiem ta kobieta nie jest ze mną tylko dla moich pieniędzy. Dzisiaj pokażę Ci kilka symptomów, dzięki którym dużo łatwiej będzie Ci to poznać. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że to normalne, że kobieta będzie Tobą zainteresowana, jeśli masz większe zasoby. To jest dość mocny wskaźnik, który świadczy o tym, że jesteś zaradny życiowo i mówi o Tobie bardzo dużo, dlatego kobiety będą bardziej skore, żeby poświęcić Ci swój czas i poznać Cię lepiej. To wcale nie znaczy, że od razu chcą Cię w jakiś sposób naciągnąć. Najczęściej po prostu zwrócą na Ciebie uwagę, a jeśli pod innymi względami będziesz atrakcyjny, to jest spora szansa, że się w Tobie zakochają i stworzycie szczęśliwy związek. To sprawia, że pieniądze niczego nie gwarantują. Nawet jeśli na początku przyciągnąłeś czyjąś uwagę dzięki grubemu portfelowi, to jeśli nie jesteś interesujący pod innymi względami, to w większości przypadków nawet miliony na koncie i najdroższe złote Ferrari nie będą w stanie zatrzymać przy Tobie tej niezainteresowanej kobiety. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie podobasz się danej osobie wystarczająco mocno, żeby mogła się w Tobie zakochać, ale jednocześnie mimo wszystko ona widzi wyraźne korzyści w tym, żeby z Tobą zostać. Albo byliście już jakiś czas razem i po czasie ona straciła zainteresowanie, ale teraz nie chce się rozstać, mimo że już Cię nie kocha, bo nie chce stracić wygody życia. Jak poznać, czy jesteś w takiej sytuacji? Oznaka pierwsza. Pokazuje Ci niewiele zainteresowania swoim zachowaniem. Podstęp może polegać na tym, że często mówi Ci, że Cię kocha i powtarza, jaki cudowny jesteś, ale zachowanie mówi coś innego. Nie dąży tak często do spotkań i nie próbuje się z Tobą tak często kontaktować, jak Ty z nią. 2. Czułość kończy się na seksie. Nie ma większych oporów, żeby pójść z Tobą do łóżka, ale jeśli chodzi o zwyczajne przytulenie się, patrzenie sobie w oczy czy trzymanie się za rękę, to inicjatywa rzadko wychodzi z jej strony. Z seksem nie ma większego problemu, bo czuję, że gdyby przez dłuższy czas stawiała opór na tym polu, to związek mógłby długo nie potrwać, bo widziałbyś, że coś jest nie tak, ale jednocześnie sama nie dąży do bliskości, bo jeśli Cię nie kocha, to zwyczajnie tego nie potrzebuje. 3. Widzisz, że rozgląda się za innymi mężczyznami. Jest otwarta na poznawanie nowych ludzi, masz wrażenie, że ma kontakt z kimś oprócz Ciebie i czujesz, że nie możesz jej zaufać. To kolejna oznaka, która może świadczyć o tym, że ona jest z Tobą głównie dla pieniędzy. Bo jeśli nie ma w niej uczuć do Ciebie, to ma niezaspokojoną potrzebę kochania kogoś i dlatego będzie skora do zdrady. 4. Ewidentnie nagradza Cię swoim zachowaniem za każdym razem, kiedy wydasz na nią pieniądze. Wtedy niemal automatycznie jest milsza i bardziej czuła. Jeśli jednak nie spełnisz jej prośby, to dystansuje się i pokazuje Ci swoją dezaprobatę. To dość oczywista strategia manipulacji Tobą, której musisz być świadomy. 5. Ukrywa Cię przed swoimi znajomymi i rodziną. Jeśli tak nie jest i ona lubi się z Tobą wszędzie pokazywać, to jeszcze nie znaczy, że nie jest z Tobą głównie dla pieniędzy, ale jeśli rzeczywiście raczej unika pokazywania komukolwiek, że jesteście razem, to świadczy to o tym, że nie jest zbyt mocno zaangażowana w Waszą relację i traktuje ją raczej tymczasowo. 6. Im więcej takich oznak widzisz w swojej relacji, tym większe prawdopodobieństwo, że Twoja partnerka faktycznie jest z Tobą głównie dla pieniędzy, a przynajmniej do tej pory była. Ale to nie znaczy, że nie da się tego zmienić i nie możesz jej w sobie naprawdę rozkochać. Byłbym bardzo daleki od kategorycznego oceniania takiej kobiety. Często wystarczy popracować mocniej nad Twoją szeroko pojętą atrakcyjnością i nad równowagą uczuć w Waszym związku, żeby zupełnie zmienić tą sytuację. Z drugiej strony, takiej sytuacji nie zawsze będzie bardzo łatwo naprawić i czasami dużo korzystniej będzie się po prostu poddać i rozstać. Decyzja w tym przypadku zawsze będzie należała do Ciebie.
Jeśli słyszałeś o podobnym przypadku, gdzie ktoś został wykorzystany tylko i wyłącznie dla pieniędzy, to zachęcam, żeby podzielić się o tym w komentarzu. Ja chętnie o tym poczytam, myślę, że nie tylko ja, dlatego będę za to bardzo wdzięczny. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo dzięki temu zawsze łatwiej trafisz na każde kolejne nagranie, które pojawia się tutaj w każdą niedzielę. A już w ogóle będzie super, jeśli klikniesz taki dzwoneczek przy guziku subskrypcji. A na teraz to już wszystko. Dzięki i do następnej niedzieli. Robert Macher.